Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na Kłopoty Pantera. Tak, wróciliśmy ostatnio z powrotem do obozu Chilliwawa, który jak widać no, nie wygląda już najlepiej, w ogóle już żadnych domków chyba tu nie ma, niebo się zasnuło, tu jakieś rury dziwne, wszystko jest pokryte jakimś brudem, zniszczone i w ogóle bla. No i tak jak mówiłam, dzieci nam się rozczłonkowały. Cześć. Tak, to by było na tyle. Chyba będę spadać. Tak bardzo dosłownie. I nasza Chillon, kochana. Spróbuj mnie złapać. Rączki odpadły, nóżki odpadły, wszystko odpadło. Jeszcze Nigel. Przepraszam, że byłem niegrzeczny. Chodźmy popływać. Okej. Oh my god. Kurczę, tak to jest, jak się idzie pływać tuż po jedzeniu. Tak, tak. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Jakieś tajemnicze rzeczy. To na pewno przyda się później. Okej. Coś dziwnego. Tu mamy flagę już od tego psa. Nie mów, hop, póki nie przeskoczysz, Percy. To będzie kolejny dowód. Tak. Zbieramy dowody. Oczywiście. Do główki go się nie możemy dostać. Zobaczmy, czy coś jest tu. O, coś jest. Młotek. Dobrze. Może się przyda, zobaczymy. W walce z Pershingiem. Dobra, co się to nam zaświeciło? Bardzo dużo rozumiem. A, tak, tylko miałeś nie mamy czekać na właściwy moment. Dłużej nie mogę udawać, że jest w porządku. Wszystko się sypie. Nikt się stąd nie ruszy, póki nie zrealizuję moich planów. Ostrzegam, wszystko powiem Różowej Panterze. Załatwią cię jak małpę. Dobra, gdzie są prawdziwe dzieci, ty niegodziwy psie? Nie wiem, o czym mówisz. Różowa Pantera! Właśnie, szefuniu. Tym razem wsadziłeś nos w nie to, co trzeba. Musiałem. Szantażował mnie. Groził, że zrobi z dzieci pies burgery. Przysięgam. Porywałeś dzieci i planowałeś zrobić z Chilliwawa dochodową restaurację Mac pies burger? Jak bardzo niskie są twoje pobudki. Tak bardzo. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go, nawet jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. I co po prostu wyjdzie. Tak, to jest fascynujące. Dopóki nie mamy wszystkich przedmiotów, czyli wszystkich dowodów, to nie możemy tu nic zrobić. Więc po prostu sobie wyszłam i... Tak, musimy zabrać po prostu te dowody, co zostawiliśmy pod podłogą. I te, które są tutaj. Bez tego tam właśnie sekretna nic nie zrobimy. Tak, otwieraj swoją sekretną. No. Zabierz to! Człowieku. Znaczy, człowieku, Pantero. No, come on! Jedna kartka tam jest.
Teraz sobie możesz zamknąć. I młotkiem to. Boże, jakie wrzaski. Zabierz to. Ja cię kręcę, jest gorzej niż myślałem. Muszę to zachować jako dowód. Jakiś robocik. Okej, okay, więcej wszystko części. Wszystko jasne. Dobra, więcej części robocikowych. Zabieramy wszystko i wychodzimy. Michela, teraz powinniśmy mieć wszystko, tak mi się wydaje, co potrzeba. Się pompuje. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Znalazłem artykuł o tobie w kwartalniku Prywatny Odrzutowiec. Nie wspomnę już o przedwczesnym wciągnięciu flagi Magpies Burger. I o tym, że odkryłem, że dzieci wcale nie są prawdziwymi dziećmi. Zdalnie sterowane roboty, bardzo sprytne. Tak. Do tego jeszcze plany przerobienia Chili Wawa na bardzo lukratywną restaurację Magpies Burger. Oraz ta karteczka z zapisaną hieroglifami informacją, że prawdziwa Chion świetnie się bawi, gdziekolwiek jest. A także spreparowana przez ciebie pocztówka dla rodziny Nigella. Pełno tu błędów, a Nigel potrafi świetnie pisać. Mój plan udał się wspaniale. Zaprogramowałem roboty, żeby nienawidziły obozu Chiała. Teraz BCB zamknie obóz, a ja będę mógł otworzyć restaurację, jak tylko podpiszą dokumenty. Chcesz pies burgera z frytkami? Nie będzie żadnych frytek i żadnych pies burgerów. Odnajdę prawdziwe dzieci, a ty pójdziesz siedzieć. Będę czekać z zapartym tchem. Oby. Brać go. No. Chcesz się obejrzeć? Dwie mamy. Wszyscy uciekli. Okej, okay, teraz się będziemy gonić. Tam jest! Łapać go! Dlaczego muszę tam się ten... gdzieś schować. Szef za nimi biega też. W wodzie? Może w wodzie lepiej nie ryzykować, bo to nie jest raczej woda. Dobra, muszę wiem. Się gdzieś schować. Tu? Cimno tu. Jak się rozszerzają zrywce? Dobrze, zapalmy lampkę. No. O. Jako żyrandol sprawdza się świetnie. Mamy ten wsysacz cały. O no. Nie, zdechła bateria. Trzeba do prądu podpiąć, tu jest kabelek. No i niestety za krótki, ale tu mam obok przedłużacz, więc to żaden problem. No
to teraz się zabawimy. Tajny agent wkracza do akcji. Faceci w czerni. Chyba ktoś się tutaj bawi w chowanego. O, tu widzę oczka pod schodami. Enedulenke ami. Czuję nohal pod schodami. I za tyłek wyciągnął. Gdzie jest reszta? O, w kominie coś się rusza. Wychodźcie, wychodźcie gdziekolwiek jesteście. Nikt się nie chowa za kominem. Wszyscy są pochowani gdzie indziej. Wpadnij innym razem. Gdzie? Taki hidden object teraz mamy. Tu widzę, że coś bulgota. Marko? No. Polo. Ojej. O, i tu ogonek jakiś. Wystaje ogonek różowy. Ty brudny psie. Tak, tak. Teraz muszę jeszcze znaleźć dzieci. W wodzie? Albo raczej w błocie? Jej! Zabawek, światła, słońca mogli trzymać nas bez końca. Tęskniliśmy za tobą. Uratowałeś nas. To najfajniejsze kolonie na świecie. Co się dzieje? No i mamy. To coś strasznego. O, się różowy popłakał. Wzruszył się tak bardzo. Słyszałem o twoich sukcesach, Pantero. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście zostaniesz udekorowany. No, ja myślę. Okej. Okay. Bardzo udekorowany. Wieść się rozniosła i teraz wszyscy chcą skorzystać z twoich usług. Rozumiem, więc przydzielił mi już pan kolejne zadanie. Bardzo niebezpieczne. Jakżeby inaczej. No. Wiąże się z walką wręcz, szpiegostwem i przyrządzaniem filetów rybnych w środy. Filetów rybnych w środy? Tak, będziesz w przebraniu kucharki. Okej. Okay. Słodkie różowe przebranie. Dla ciebie siatkę na włosy. Bardzo nowoczesną siatkę. Służy też jako antena. Nowoczesny widelec widzę. Zadanie to...
Tak, tak, tak. Zadanie! Fascynujące. Tak, no i to już koniec Różowej Pantery. Mieliśmy piękne zakończenie. Reakcje artystyczne. No jej, nie wiedziałam, że tu taka piosenka jest nawet. Nie wiesz, że są ludzie tacy jak ja. Język dziwnie brzmi. Dobra, może zanim zrobię małe podsumowanie do tej serii, to może spróbuję pominąć te napisy, bo nie wiem, czy gry mi nie wyrzuci do pulpitu, więc więc może za chwilkę do was wrócę po małej przerwie. Okej, jestem po przerwie. W sumie zdecydowałam, że jednak pokażę wam te napisy, chociaż lecą teraz od początku i nie jestem do końca pewna, czy nie widzieliście już tych napisów, ale no ale trudno. W każdym razie tam później pokazują się też napisy odnośnie polskiej polonizacji, czyli jaki dubbing kto dawał, kto śpiewał piosenki i takie różne tego typu rzeczy, więc może będziecie chcieli wiedzieć. No, natomiast ja spróbuję sobie pogadać, bo mam nadzieję, że nie wykrzaczy. Nic? Okej, dobra. Więc tak kończymy właśnie przygodę z Różowym. No i już chyba w sumie ostatnią, jaką nagrywam, ponieważ do trzeciej części się raczej nie przymierzam, nie zabieram. Jak już mówiłam wcześniej, ona już aż tak mnie nie interesowała i nie jestem do końca do niej przekonana, więc przynajmniej póki co nic takiego nie planuję. Miło, że się wszystko tak, wiecie, dobrze kończy. Różowy praktycznie uratował dzieci na obozie i wszyscy są tacy szczęśliwi, happy. Jest jeszcze piosenka taka końcowa, jest tak słodko. No oczywiście nie mogło być inaczej, ponieważ jest to w końcu gra skierowana raczej dla młodszych graczy, więc happy end tutaj jest jak najbardziej niemalże wymagany. W każdym razie była to taka bardzo miła, fajna i sentymentalna seria. Bardzo cieszę się, że ją nagrałam mimo jakichś drobnych problemów, które miałam w sumie z nagrywaniem. Cieszę się, że również wam mogłam tę grę przypomnieć lub w ogóle pokazać. Część z was widzę, że się bardzo ucieszyła z tej serii, więc to tym bardziej raduje moje serce. Ogólnie bardzo lubię fabułę, humor i jakieś tam drobne, powiedzmy, zagadki. Wszystko jest takie dość przyjemne, kolorowe, fajne. Chociaż myślę, że chyba bardziej wolałam fabułę z Hokus Pokus Różowej Pantery. Była taka bardziej magiczna, taka bardziej nie wiem, taka inna zupełnie i jednak wydaje mi się, że może ciekawsza. Natomiast tu też było fajnie, ale tak jak mówię właśnie z Hokus Pokus Różowej bardziej mi się jakoś podobała. To natomiast podobało mi się, że zwiedzaliśmy różne kraje, dowiadywaliśmy się właśnie o kulturze i zwyczajach ludzi mieszkających w tych krajach. To było takie super. Postaci były bardzo zabawne, zwłaszcza te psy, co nas ciągle śledziły i próbowały wykombinować. Humor był oczywiście dość prosty, ale musimy pamiętać, że to jednak no, gra skierowana dla dzieci. Więc ten humor jest taki, no, tak jak mówię, dość prosty. Ale mi to w żaden sposób nie przeszkadzało. Ja bardzo lubię również taki humor, więc
Także to było bardzo fajne. Graficznie wszystko może i wygląda, jakby było namalowane w Paint'cie. Ktoś chyba kiedyś taki komentarz wystawił, ale mimo wszystko miało to swój urok i bardzo mi się podobało, bo grafika Różowej Pantery jest taka też zabawna, taka jakby w krzywym zwierciadle trochę. Taka przerysowana, ale bardzo, bardzo przyjemna, także to jest super. Muzyka jest w sumie jak ta gra, czyli taka barwna, kolorowa, zabawna. Zabawna muzyka. No, jest zabawna. Także świetnie pasuje do tej gierki. No to zakończenie w sumie nie zaskakuje w żaden sposób, ale fajnie, że mogliśmy tam coś jeszcze porobić, w sensie poszukać jako hidden object tych naszych postaci, które tam, czarnych charakterów tej gry, które się tam pochowały po kątach. Śmiesznie było to rozwiązane, że dzieci jednak... O! Widzę, że się nam załadowały piosenki, które można posłuchać. Znaczy menu z piosenek. Ale ja oczywiście skończę mój wątek. Więc no było to dość ciekawie zorganizowane, że wszystkie dzieci zostały porwane i że tak powiem siedziały w bańce pod tym całym jeziorem. Ciekawe było też to, że mimo wszystko Chion jakoś tam wysłała tą kartkę z hieroglifami nie wiadomo jakim sposobem przez tą bańkę, nie wiem, może nie wiem jakim cudem, ale coś tam się jej udało. No i wszystkim tym dzieciom się podobało, mimo że siedziały tam w bańce pod powierzchnią. To się tam im podobało, to jest dość interesujące, ale spoko. Dobra, w każdym razie, i jeszcze piosenki. Piosenki w tej grze są super. Niektóre mi się podobały w sumie najbardziej, właśnie te z Indii, znaczy ta jedna z Indii, taka o miłości, i ta z Australii tak najbardziej. Z Chin też była taka fajna. Natomiast reszta piosenek jest raczej taka no średnia. Muszę przyznać, że w Hocus Pocus chyba były lepsze te piosenki pod tym względem. Więcej tych piosenek tam mi się podobało niż na przykład tutaj. Natomiast no też nie były złe. Także całkiem spoko. No i w sumie to chyba tyle. No była tu jeszcze ta dodatkowa opcja capa. Mogliśmy tam sobie sprawdzać różne rzeczy o kulturze, no aczkolwiek no ja z tego nie korzystałam, w sumie nigdy z tego nie korzystałam dużo, nawet jako dziecko niespecjalnie chciałam się tym bawić, więc tak przemilczmy ten temat. No, ale moja ocena dla tej gry to 9/10. Jest to bardzo przyjemna, bardzo fajna gra, zabawna, bardzo sentymentalna, bo tak jak mówię, dzieciństwo z nią spędziłam, także bardzo, bardzo fajnie. No i dajcie znać, jak wam się podobało. Oczywiście chętnie poczytam wasze komentarze na ten temat i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie, za komentowanie tej serii, za to, że byliście razem ze mną, wspominaliście bądź oglądaliście po raz pierwszy. No i to tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w innych nowych seriach. Cześć!